Cześć kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. Zapomniałaś się? No jestem! A jesteś! Cześć kochani! Witajcie na kanale O Matko i Córko. Ej, wiesz, że to ja mam cześć? Nie wiem, jak my to mówimy? Dobra, mniejsze z tym, po prostu musimy rozpocząć tego vloga. Witamy was w poniedziałek i ten poniedziałek rozpoczyna nasz intensywny tydzień. Ale o tym już wiecie z naszego poprzedniego vloga. W tym momencie jesteśmy w Krakowie i idziemy właśnie do salonu fryzjerskiego Gaczorek, aby osoby, które tam pracują, zrobiły coś z naszymi włosami. Właśnie moja fryzura jest taka niewyjściowa. No, Pauliny taka normalna. Normalna, no. Ale ja się nie przejmowałam, no bo przecież idę do fryzjera, nie? Po to idę do fryzjera, żeby wyglądać ładnie, lepiej. Tak, żeby zrobili ze mnie bóstwo. O. I jestem ciekawa, czy będę wyglądać jak bóstwo, czy też nie. Ocenicie sami. No pewnie tak. To idziemy. Taka przybitka, jak idziemy, Paulina. To był element humorystyczny. A, tak? No, takie to było zabawne. A było? Kochani, zaczynałyśmy tego vloga, jak było jasno, już jest ciemno, a dopiero wychodzimy od fryzjera. Przed chwilą zamówiłam taksóweczkę, więc zaraz powinna być. No, mamy zmienione kolorki, odżywione, włosy są wypielęgnowane, także ekstra. No i kochani, trwało to od 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 godzin. 7 godzin to była najdłuższa wizyta u fryzjera, na jakiej kiedykolwiek byłyśmy. Ale było warto. Tak. Włoski są naprawdę mięciutkie, układają mi się super. Chociaż teraz już są wymęczone, ponieważ miałyśmy taką małą sesję zdjęciową. Małą. Tak. I co? I teraz zmierzamy na dworzec autobusowy, aby dojechać do Katowic, a potem z Katowic do naszego miasta rodzinnego, do Wodzisławia, gdzie tu się idzie. Idę gdzie, w którą stronę, jak tutaj się wychodzi już. A tutaj fajne światło przez moment było. Ale jeszcze się zastanawiam, czy w galerii krakowskiej czegoś nie zjemy. Ja bym coś zjadła, a ty? A nie wiem, chyba też. No to chyba coś zjemy jeszcze. Kochani, jak widzicie, jesteśmy w pociągu, czyli właśnie zaczął się nasz intensywny weekend. Nie nagrywałyśmy wcześniej, ponieważ siedziałyśmy w domu, dlatego że mama jest chora. Mama jest na antybiotyku, więc nigdzie nie wychodziłyśmy. Ja też starałam się siedzieć w domu, żeby jej pilnować, żeby robić jej herbatki i tak dalej, więc nie było co nagrywać, no bo ileż można nagrywać na przykład robienie herbaty albo sprzątanie czy gotowanie. Więc po prostu teraz zaczynają się dziać rzeczy ciekawe. No i wyciągnęłyśmy wreszcie aparat. Kochani, mam całą reklamówkę tabletek. Napaszerowana jestem różnorakimi środkami, żeby jakoś się trzymać. Jestem na antybiotyku, także mam nadzieję, że jakoś przetrwam te 3 dni. Ale jest ciężko. No ale skoro umówiłyśmy się z organizatorami, że będziemy, no to być musimy. Przecież z naszego powodu nikt nie przełoży eventu, prawda? No tak. No najważniejsze jest, żebyś się wyleczyła do mojej 18. To jest najważniejsze? Imprezę mamy za równo tydzień? Nie, za tydzień i jeden dzień się za tydzień i jeden dzień. Za tydzień i jeden dzień mamy imprezę 18. W środę mam urodziny, więc ważne, aby mama się utrzymała. Tak. Bo bez mamy imprezy nie będzie. Znaczy będzie, ale będzie mi bardzo przykro. Jak będę tylko patrzeć na relacje. No, mi też byłoby bardzo przykro, nie powiem, że nie. Jesteśmy już w Gdańsku i nasz pierwszy przystanek przed pójściem do apartamentu to jest Szybki Maczek. Jesteśmy głodne, mama musi się napić ciepłej herbatki, więc postanowiłyśmy najpierw coś przekąsić na szybciora, a później już pójdziemy prosto do apartamentu. Od paru chwil jesteśmy już w naszym apartamencie. Mamy jakieś, zaraz sprawdzę, która godzina. Jakieś 45-50 minut na to, aby zrobić się na bóstwa. Paulina już umyła włosy, jest po prysznicu. Przede mną jeszcze to zadanie. Ja na razie zaczęłam
prasować. No ale mam nadzieję, że wystarczy nam tego czasu, żeby wyglądać znośnie. No bo po podróży, ilu? 7-8-godzinnej dobrze nie wyglądamy. Żadna z nas. Ja chora i nawet Paulina młoda musi sobie coś tam domalować. Widzę ją w lusterku, zaśmiała się, gdy to powiedziałam. Jesteśmy już gotowe, ja mam na sobie komplecik z Reserved, taka piankowa bluza w kolorze białym z takimi niebiesko-beżowymi nadrukami i do kompletu była spódniczka plisowana, granatowa z biało-beżowymi nadrukami. Taki fajny komplecik, fajnie się to prezentuje, nie mam siły nawet mówić. A Paulina wkłada drugiego buta. Jak tam ubieranie buta? Idzie mi dobrze. 46 mamy. Tak, musimy tak, szybko wybiegać z apartamentu. Galeria Madison. Madison. Nie wiem, jak się to czyta. Sprawdź i zamów Ubera albo to drugie. Taxi fine. Jesteśmy już w galerii, zmierzamy do sklepu Notino. Mama jeszcze sprawdza wiadomość na Instagramie, ponieważ mamy do załatwienia pewną sprawę. No ale teoretycznie jesteśmy już gotowe do działania. Mamy nadzieję, że faktycznie spotkamy się z kilkoma z Was. Czy naszych widzów? Widzimy już sklep. Już pięknie przystrojony. Sklep już jest, a co, nie było sklepu? Ale że już doszłyśmy, że już jesteśmy na miejscu, o to mi chodzi. My przyszłyśmy do galerii Madison i nagle wylądował na środku galerii sklep, słuchajcie. Ojej, wiesz, o co mi chodzi. No droczę się z tobą, humor ci poprawiam, chorobitku. Już jakiś czas jesteśmy w domku, Paulina zmywa w pokoju naszym. Wyglądam jakbym płakała, czy nie? Nie. Nie. Kochani, muszę powiedzieć, że to jedzenie, które zakupiłyśmy, bo byłyśmy bardzo głodne, było tak okropne, było tak tłuste. A to było widać? Nagrywałyśmy jedzenie? No, nagrałam ja, no. Aha. Nagrałam. Miałam ochotę na zupkę. Po prostu wiecie, jestem chora i nie miałam ochoty, wiem, że mój żołądek po prostu nie przyjąłby nic takiego ciężkiego, więc bardzo chciałam zjeść zupę, ale niestety ta kalafiorowa z pieczarkami miała na sobie półcentymetrową warstwę tłuszczu. Potwierdzam. Wiedziałam, że jak zjem całą tą miseczkę, to będę miała fatalny wieczór, więc niestety po trzech łyżkach zrezygnowałam. Kupiłam sobie też sałatkę owocową, no i te owoce zjadłam, no ale nie pojadłam nimi. Dobrze, że na parterze był sklep spożywczy, więc kupiłam sobie bułkę i serek. Weź, przestań na razie to robić. To okropnie wygląda. Jak myję makijaż? No, brudna jest. Przecież tak. Ale są na instagramowe filmiki, jak dziewczyny zmywają makijaż i to pielęgnacja. Tak? No. O Jezus, masakra. Są takie filmy. Tak? Mam ci pokazać. No nie, no wierzę ci, kochanie, no. No, to ja to tak, o.
O, już lepiej, o. No. Zobaczcie, jaki mam czerwony nos znowu. Już pomału zaleczałam i znowu mam katar. Więc znowu mi się mój czerwony nosek tutaj właśnie odnowił, niestety. A ja jadłam pizzę. No, a ja jadłam w Pizza Hut, w tym takim ekspres, tak? Ekspres Pizza Hut. I powiem wam, że ta pizza była taka niedobra, taka tłusta też właśnie, taka no naprawdę ekspresowa. Co oni tak stawiają na ten tłuszcz? Nie wiem. I bardzo mnie smakowała. Poczułam, że jest taka, wiecie, ciężka. Nie chcę tutaj teraz narzekać i robić z siebie nie wiadomo jakiego pieska francuskiego, i, no ale no, to po prostu było za ciężkie na pewno na wieczór. Tak, miałaś wrażenie, że będzie cię brzuch bolał. Tak. I nie zjadłam całej. Zostawiłem jeden kawałek. No, a my teraz zbieramy się właśnie do spania. Już ogarnęłam troszeczkę pokój. No ja bo też. Rano. O, nie tak, mów, że ja nie. Tak, coś poogarniałaś też. Bo o 6:35 mamy pociąg do Kalisza, a z Kalisza do Szczecina. Także jutro widzimy się na naszym spotkaniu autorskim w którymś z empików szczecińskich. Nie właśnie pamiętam, w której to jest galerii. Kaskada chyba, ale nie jestem pewna, czy dobrze pamiętam, czy już nie pomyliłam tych empików. No, muszę wam powiedzieć, że czuję się trochę lepiej, lekarstwa działają, także bądźmy dobrej myśli. Właśnie byliście świadkami mojej wieczornej pielęgnacji. A takie filmy na Instagramie są bardzo, bardzo modne. Już dziewczyny zmazują, nakładają olejki, potem suszą, potem maseczka, potem suszą, potem ale nie masz czasu na te maseczki. Potem suszą, potem maseczek. Krem, a ja tylko umyłam twarz. No. I to jeszcze chusteczką z Sephory. A w ogóle uwielbiam te chusteczki, bo nie dość, że pięknie pachną. O te, to jest chyba papaja. Przez ten, ty, przez ten folię. Nie, przez nos nie czujesz, bo masz zatkane. Pięknie tak orzeźwiająco pachną. I od razu mam wrażenie, że moja twarz jest taka nawilżona, taka odświeżona. I przede wszystkim lubię też to, że właśnie z jednej strony są gładkie, czyli mogę sobie umyć oczy, a z drugiej strony są od razu z peelingiem, więc mogę sobie przemyć buzię. No i właśnie w tych takich, wiecie, porach i tak dalej, to ten podkład, który tam był, już go nie ma, bo sobie go wytarłam. Dosłownie wytarłam go z twarzy. Dobra, koniec na dziś. I są bardzo wydajne. Jedna chusteczka i cała twarz zmyta. Dobra, jemy już. Bo to już nie umiesz spać. Tak cię kaszleć chce. No witam was, kochani. Mama właśnie oddaje klucz. Widzicie ją w tle. Ja czekam na chwilę. Sprawdzam, jak tam z naszym Uberem. Czy pan już podjechał, podjeżdża, czy o co chodzi. No ale pan cały czas stoi w jakimś dziwnym miejscu. Nie wiem, czy im po prostu aplikacja nawala, czy co. Dobra, wchodzimy do windy. I będziemy czekać na pana na dworze. Jak się czujesz? Jak się trzymasz? Źle, jakoś mi raz rana niefajnie. Najgorzej. Jak coś zjem. Już jesteśmy na miejscu, Paulina właśnie bierze prysznic. Dzisiaj mamy dużo więcej czasu, więc zanim przystąpiłyśmy do malowania, Paulina jest teraz pod prysznicem, no to sobie chwilkę odpoczęłyśmy, poleżałyśmy sobie, ponieważ podróż męczy, tym bardziej, że musiałyśmy wstać o 5 rano, więc tego zmęczenia nie dało się zminimalizować nawet poprzez takie pociągowe drzemki. Jesteśmy takie trochę ospałe, no ale mamy nadzieję, że gdy już dojdzie do spotkania, no to tej energii trochę nabierzemy. Ja mówię przez nos, ponieważ w dalszym ciągu jestem chora, w dalszym ciągu zażywam antybiotyki, no ale czuję się już zdecydowanie lepiej, mimo tego, że kaszel mnie jeszcze nie opuścił. Ale już takie ogólne samopoczucie jest zdecydowanie lepsze. Paulina chyba skończyła, to teraz ja lecę się umyć. Dobra, udało się. Jest godzina 16:58, więc mamy jakieś 45 minut na to, aby pójść coś zjeść. W hotelu na parterze jest podobno restauracja, więc pójdziemy tam zobaczyć, co dają.
ponieważ nie chcemy już jeść w galerii handlowej, w tych takich barach, których nie znamy. Nie chcemy, żeby powtórzyła się sytuacja z wczoraj. Chwała Bogu, nie było rewolucji żadnych żołądkowych, więc udało nam się. Paulina jest jeszcze zaaferowana, coś tam pisze, jakieś SMS-y, jakieś wiadomości, robi porządek w torebce. Pokaż swój outfit. Pomarańczowa bluzka, spódniczka w kratkę i buty do zawczoraj. Sweter, spódnica, buty. Tak ja się prezentuję. Tak prezentuje się moja córka. Zawsze jak nagrywam, musisz kaszleć. No chora jestem. Jesteśmy właśnie w restauracji. Bardzo ładnie tutaj, restauracja hotelowa. Pięknie ozdobiona świeżymi chyba, nie? Tak, żywymi, świeżymi kwiatuszkami. Mama mówiła, że te serwetki wyglądają jak lniane, a są zwykłe. Ale robią wrażenie. Co będziesz jadła? Zupkę pomidorową, krem z pomidorów. Ja też będę jadła. Tylko na to mamy czas. Mamy jakieś 25 minut, 30. Jest bardzo mało czasu. Nic innego nam nie podadzą. No, powiem wam, pachnie pięknie. Zobaczymy, jak smakuje. To mówię ci, że pachnie pięknie. Naprawdę. Ja sprawdzam. Smaczne. No to teraz ja się przekonam. Pyszna. Jesteśmy na miejscu. Mama gdzieś już poszła. Prawdopodobnie weszła do środka. I zostawiła mnie samą. Chyba zapomniała, że nagrywamy vloga. No, to co? Jestem podekscytowana, bardzo się cieszę, że się znowu z wami spotkamy. No i lecę za mamą, bo chyba ją zgubiłam. Dziękuję bardzo. Kochani, właśnie trwa nasze spotkanie autorskie i nie uwierzycie, zobaczyłam, zauważyłam, że nasza Wicka ma naszą koszulkę, które były swego dostępne na kapselu. Nie wiem, czy dalej da się je kupić. Da się. Da się? Da się. Ekstra sprawa, w ogóle bajo. Oczywiście cię nie żegnam. Aż mi się miło zrobiło, naprawdę. Mam tutaj dwie dziewczyny, które stały do samego końca, mimo że dostały autografy już na samym początku, ale chciały pozdrowić też widzów, więc dziewczyny, pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich. Pozdrawiam wszystkich moich przyjaciół i oczywiście widzów. Pozdrawiam moją koleżankę, która chciała przyjść, ale nie mogła, bo mamy nocowanie. Ile tych pozdrawiam? Mamy nocowanie w szkole, pozdrawiam moją mamę i wszystkich. Tyle miłości na vlogu. No i przyszłyśmy sobie na obiad, kolację. Mamy takie pyszne ziemniaczki. Mama ma z sosem kurkowym i takim serem a la oscypek. No a ja mam jakiś ziemniak na bogato. Widzę tutaj kukurydzę, cebulę, boczek i kurczaka fasola. Mamy nadzieję, że potem nas brzuszki boleć nie będą. I że to będzie w ogóle smaczne. Bo nie wiem, jeszcze w sumie takiego ziemniaka nie jadłam. Ja też nie. Kochani, moja mama jest teraz na mnie zła, ponieważ siedziałam 45 minut pod prysznicem. Ale ja się czułam taka po prostu, wiecie, fujka po tych pociągach, po tej całej podróży, że no po prostu musiałam się, jak to mówi Kevin, przez to, że mówi tak kolega, odszczurzyć. Boże, drogi dziecko, ale twoja chora matka też chciała. Moja chora mamusia też zaraz pójdzie się kąpać, ale moja chora mamusia musiała zjeść, napić się herbatki i tak dalej. Ja już to zrobiłam pół godziny temu. No nie wiedziałam, że jesteś aż taka szybka. No mi jedzenie i picie herbaty zajmuje trochę dłużej niż tobie. No dobrze, kochani, dzisiaj wcześniej nic nie nagrywałyśmy, ponieważ szybko w hotelu zjadłyśmy śniadanie. Na 10 miałyśmy pociąg do Wrocławia, z Wrocławia do Katowic, z Katowic do Wodzisławia. No i w końcu około godziny 20, tak? Tak było. O, po 20. Tak. No, byłyśmy w domu. No, a najgorsze po prostu jest to, że wiecie, no w pociągach było mnóstwo ludzi, było tłoczno, głośno. No i też cały dzień spędziłyśmy w pociągach, męczyłyśmy się, bolała nas głowa, bolały nas głowy, bo nie mamy jednej głowy, bolały nas głowy. Po prostu wszystko, wszystko nas bolało. No i no wiecie, no co miałyśmy nagrywać? Hej kochani, boli mnie głowa, nie mam siły, jestem zmęczona. A ja do tego jeszcze w dalszym ciągu schorowałam. Dokładnie. A to dowód na to. Wróciłam. Wróciłaś. No, także no,
Kurczę, chyba zostaje nam się tylko pożegnać, prawda? Tak jest. To dziękujemy za to, że byliście z nami. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie i do kolejnego odcinka. No. Papa, kochani. Bajo i życzcie mojej mamie zdrowia w komentarzach. I kochani, bo nie wiem dlaczego, ale nie powiedziałyśmy tego w dniu, w którym byłyśmy w Gdańsku, ale pozdrawiamy dwie pary mam z córkami, które specjalnie dla nas przyjechały, tak, i które były też na naszych spotkaniach autorskich. Tak. I specjalnie dla nas, specjalnie po to, żeby porozmawiać z nami 10 minut, przyjechały także tym razem. Także te mamy i te córki na pewno wiedzą, o kogo chodzi, więc całuski dla was. Uwielbiamy was.